A jak oznajmili, że wojna, to ja szłam sobie tak przez pole i tak patrzyłam, jaka to może być wojna. Co to za wojna? Mam młoda dziewczyna, to co? Do szkoły już nie można było chodzić, gimnazjum nieczynne. Jak wybuchła wojna, to miałam 16 lat. Jak się skończyła wojna, brak było nauczycieli, bo w obozach wyginęli nauczyciele. Przez cały czas, to tak co jakiś czas były te łapanki i to młodzież łapali i wywieźli do Niemiec na roboty. I trzeba było się kryć przed tymi Niemcami. Tysiąc złotych. A jak nie masz tysiąc złotych, okej. Tysiąc. It's such a hard word. Okay. It's, what is it? Tysiąc? Tysiąc? Yeah. Tausend. Tausend, oh God. Tausend złotych. Ich kann das nicht, dieses Wort. Willst du wissen, wie 60 ist? Ich sag dir später. Ja. Danach. Okay. A jak nie masz tysiąc złotych, to wyjeżdżasz na roboty. Siekera, motyka, plinka, linka, tu te brusi, tam te blinka. 5 lat tak się chowałam. I jedna jest taka łapanka. Śpię w stodole. Ale tak, jak w stodole, nie tak, że weszłaś do stodoły, zrobiłaś sobie na sianie czy na koniczynie spanko, tylko w dziurze. Więc były deski, gwoździe w nich były i tego tak, że się te deski pociągnęło, to się dwie deski odchyliły i to była dziura i w ten czas weszłaś do tego, do tej stodoły. One more time. W nocy nalot, w dzień nocy, łapanka. Nalot. Yes. W dzień, nocy nalot. W dzień. W dzień. Łapanka. Łapanka. I jest raniusieńko, a ja słyszę tak. Otwierają się, nie, stukanie do domu. Pies szczeka. Słyszę, drzwi się tam odmykają. No i rozmowa Niemca z mamą. A tu do stodoły otwierają się wrota i Niemiec krzyczy: wychodź, wychodź, wychodź. To nie był prawdziwy Niemiec, tylko to był Volksdeutsch. No, serce mi stanęło, ale siedzę i leżę cichutko jak mysz. Nikt się nie odzywa, nie wiesz, poszedł. Zrobiło się cicho. Siekiera, motyka, piłka, szklanka, w nocy nalot, w dzień łapanka. Siekiera, motyka, piłka, gwóźdź, masz górala i mnie puść. Inna łapanka taka, że my wróciliśmy z tego wesela i śpimy sobie w najlepsze, a tutaj sąsiad przyszedł i pyta, co dziewczynki w domu? Śpią. Już mówi, pół ulicy zabrali Niemcy. Niech się skryją, bo mogą się wrócić. No i raz, dwa, do stodoły. Kieszki zawodo, kaszki zawodo, szłapiecie dziewczyno, bo jestem młodo. Wszystkich tych Żydów z getta wypędzili na przykład z Opatowa. Zebrali i prowadzili do stacji, ale nie do Ostrowca, tylko do naboczne stacje. I tu na przykład tych prowadzili do Jasic. I akurat tych Żydów prowadzili naszą ulicą. Wyprowadzali z Opatowa. Wszystkie dzieci, te kobiety, no wszystkich tych Żydów prowadzili ci
mówili czarni Niemcy, to ci Volksdeutsche. Nie Niemcy prowadzili, tylko Volksdeutsche. Idźcie sobie pana ze szabem pod rękę, bardzo z tego duma, gdzie ta ma sukienkę. Za taką góreczkę, jak silnie żyć ojcze, wcale się Volksdeutschem. A teraz jak już do tej stacji dojechali i tych Żydów wsadzali do tych pociągów, do towarowych, nie tam takie ludzkie, towarowe, jeszcze kolbami i upychali, żeby weszło jak najwięcej, to ile mogło to tych ludzi tam weszło, na ostatku zamykają drzwi. Tutaj się Żydówka trzyma, bo nie ma gdzie stać. Więc żeby nie wypadła, to tego. Trzyma się ręką, jak trzasnął drzwi, zamknął, to odleciało pół ręki. Ojciec widział, to jak wrócił stamtąd, to chory był z tydzień, może i więcej. Codziennie wymiotował. Co zjadł, to wymiotował. Siekiera, motyka, piłka, szwanka, w nocy nalot, wiznym panka. Siekiera, motyka, piłka, gaz, uciekajmy póki czas. Ja już w domu nie spałam w ogóle. W zimie, to mróz. A ja tam, jak mówię, to w piwnicy, to w stodole, to na strychu, to tu. I zaziębiłam się. No i dusił mnie kaszel. Więc mamusia mówi, ty zostań w domu, przynajmniej wysmaruję ci, bańki ci postawię może, to ci ten kaszel przejdzie. No i tak mnie wysmarowała, ale mówi, będziemy spać na jednym łóżku. Śpimy za oknem, puk-puk. Ojciec pyta, kto? Otwierać. No, otworzył. Wchodzą Niemcy. Raz, takie buciory wielkie. A ja jestem na łóżku. Już nie zdążyłam uciec nigdzie. No bo gdzie uciekniesz, jak cały dom oświetlony? Z łóżka wyszłam i pod łóżko weszłam. Tyle mogłam zrobić. I w koszuli pod łóżkiem. Skuliłam się i siedzę. Wchodzą ci Niemcy. Jeden stanął przy łóżku, przy mamie, a mama te poduszki jedna na drugą. Niemiec nie pomyślał, żeby może jeszcze ktoś jeszcze spać. Cały dom tak spenetrowali od góry do dołu. No nie ma. No to mu do ojca mówią, ubierać się. I zabrali ojca. Dziś do ciebie przyjść nie mogę, próżno we mgle tonie wzrok. Nie wyglądaj za mną oknem, w mgle utonie smutny wzrok. Po co ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać? Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Kiedyś znowu tu powrócę, może w dzień, a może w noc. Dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. Dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc.